gość Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Sławomir Kowal, przewodniczący klubu radnych bezpartyjni samorządowcy w Sejmiku i oczywiście radny wojewódzki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zanim o sejmiku, to chciałem zapytać pana o partię. Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Bezpartyjni Samorządowcy rejestrują partię Bezpartyjni Samorządowcy. Poinformował tym Mateusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Jak sam zaznaczył, brzmi to dość kuriozalnie. Strasznie kuriozalnie, ale to pokazuje ułomność polskiego systemu, że jednak niestety liczy się partia, a nie człowiek, nie obywatel. Stąd też ten ruch w sprawie rejestracji. Mm-hmm. No ale to tak jest, wie pan, w życiu, że żeby aplikować o środki budżetowe na przykład, no to trzeba założyć stowarzyszenie. Żeby być w wyborach, trzeba założyć partię. Może po prostu taki ten system jest w demokracji i już. No dobrze pan to powiedział, że taki ten system jest, aczkolwiek no daleko nam do tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Ja myślę tutaj choćby o programie no Kukiza sprzed lat, bo on to był bardzo dobry, tak? Głosujmy na człowieka, który chodzi naszymi ścieżkami i rozliczajmy go z tego. No niestety no nie doszło do tego. Może kiedyś. Czy ten ruch w kierunku partii jest także tym ruchem, by zmienić ten system? Tak jak chciał to kiedyś, czy niegdyś zrobić Kukiz, żeby to właśnie bardziej było ukierunkowane, że my wybieramy konkretną osobę, a nie listę, po czym się okazuje, że na jedynce był ktoś, kogo zupełnie nikt nie zna, a on dostaje się do parlamentu. No właśnie i tu jest sedno sprawy, że żeby nie dochodziło do sytuacji, że w województwie lubuskim są ludzie z Łodzi, z Warszawy, z Poznania i tak dalej. A tak było. A tak było niestety, no i osiągały te osoby no piękne no wyniki, więc ludzie nie głosowali na osobę, a na jedynkę z danej opcji politycznej. Z drugiej strony ludzi apolitycznych w Polsce jest, nie wiem, 98% niż no politycznych, a jednak cały czas te wojny, wojna ta polityczna polsko-polska trwa i liczą się dwie, trzy partie, dwa, trzy obozy. No, chcemy to zmienić. Wierzę w to, że to nastąpi. Właśnie to, co pan redaktor tu powiedział, że po pierwsze człowiek, a po drugie, żeby zmienić, żeby też ci posłowie i senatorowie czuli się odpowiedzialni za to, co robią, a też byli rozliczani przed swoimi mieszkańcami. Tak pan mówi, jakby pan był zniechęcony do partii politycznej, a przecież startował pan z różnych list właśnie politycznych, partyjnych. Wie pan co, ja startowałem, tak, ja startowałem na burmistrza z PSL w wieku 29 lat, zupełnie niespodziewanie, ale nie jako członek PSL. Ale wykorzystał pan tą trampolinę partyjną do wygrania wyborów. No. No chyba odwrotnie raczej. Może nie powiem tego przez skromność, ale to w historii żagania pierwszy raz się wydarzyło, że udało się wprowadzić poprzez mnie, bo ja wygrałem te wybory i udało się wprowadzić kilku radnych z PSL-u do Rady Miasta. I ta współpraca była bardzo dobra, no i jest. A może powołanie tej partii to jest taki strach przed tym, by podzielić rozruchu tak dla Polski, który już partii nie zarejestruje, bo ktoś inny to zrobił za nich. No wie pan, czy tak dla Polski chciało cokolwiek rejestrować, to jest chyba rozmowa nie ze mną. No ale jaki był krzyk, gdy zarejestrowano nazwę partii o tej samej nazwie, co stowarzyszenie. Przecież nie ma co ukrywać, że stowarzyszenie Tak dla Polski nie jest stowarzyszeniem osób niepolitycznych, tylko w większości no, politycznych uzależnionych od jednej opcji politycznej, a niepotrzebny krzyk i płacz w piaskownicy, tylko trzeba robić robotę dla Polski. Dobrze, to zajrzyjmy na lokalne podwórko polityczne. Wacław Maciuszonek, wystawiony przez was, przez Klub Bezpartyjnych Samorządowców Sejmiku Województwa, nie jest już członkiem waszego klubu. To jakiś rozłam w strukturach? Nie, wręcz odwrotnie. To wręcz wzmacnia nas, bo Wacław niestety był anty do różnego rodzaju parć na to, żeby rozwijać, żeby cokolwiek to robić, żeby swoją pozycję przewodniczącego, którą przecież dostał nie dzięki kolegom z Platformy Obywatelskiej czy innej partii,
koalicyjnej, ale został wskazany przez osoby w nazwiskach Sławomir Muzyka i Sławomir Kowal, które utworzyły klub bezpartyjni samorządowcy razem z Wacławem Maciuszonkiem. To one wskazały Wacława, żeby, bo on bardzo chciał. To jest, Wacław jest człowiekiem, który lubi funkcyjne rzeczy. Taką otrzymał. Niestety no, nie spełnił oczekiwań naszych. Nie tylko naszych, bo przecież wiemy, że wniosek o odwołanie był. My również żywiliśmy nadzieję, rozmawiając, że po tym wniosku już zmieni się ta sytuacja i jego podejście do pracy w prezydium sejmiku. No nie zmieniła się. Natomiast to są pytania do niego, nie do mnie. Nie chciałbym oceniać i wyjeżdżać. No ale chcecie, żeby zrzekł się tego stanowiska przewodniczącego. Panie redaktorze, Wacław Maciuszonek utracił nasze zaufanie i stracił tym samym naszą rekomendację. Nasza umowa koalicyjna mówi jednoznacznie, że gdy osoba wskazana przez osoby, tu w tym wypadku Muzyka, Kowal, w postaci Wacława Maciuszonka utraci to zaufanie, jest to jednoznaczne z odwołaniem ze stanowiska. To jest punkt trzeci paragrafu, bodaj szóstego. Umowy koalicyjne jest z Platformą i z PSL-em. PSL-em i z Lewicą. Tam. I z Lewicą. Lewicą, która też do klubu dołączyła. Tak, w związku z tym nie ma tak, że klub się rozwiązuje, jak rozumiem. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie. Lewica jest cały czas. Przecież nie zaszantażują was? Wszyscy podejmowali. Wie pan co, ja nie bawię się w politykę, żeby się bawić w tą politykę. Jest to mi, nie powiem do czego potrzebne. Bardziej hobbystycznie. Chciałbym dokonywać zmian na lepsze. Chciałbym, żeby to samorządowcy dochodzili do władzy, zbierali odpowiedzialność za województwo, a nie politycy, do których rozkazy przychodzą z Warszawy. I nad tym pracujemy. To teraz pytanie, co się stanie, gdy Wacław Maciuszonek ze stanowiska odejść nie będzie chciał, bo już zapowiedział, że niczego nie będzie się zrzekał, a pan nie będzie mu układał tego, co się dzieje z jego karierą polityczną. Wie pan co? Ja niczego nie układam nikomu, tym bardziej Wacławowi. Jest rzeczą normalną, że osoby, które wskazały go na stanowisko, tym samym przez te osoby stracił tą rekomendację, powinien honorowo odejść ze stanowiska i sprawy nie ma. Tutaj, jeżeli to nie nastąpi, a nie następuje, jak widzimy, to widzimy, że tu nie chodzi o to, żeby współpracować na rzecz rozwoju województwa lubuskiego, bo będąc na stanowisku przewodniczącego w sejmiku województwa lubuskiego, no, nie pamiętam inicjatywy, która by wyszła od Wacława, którą by się zajął, rozpoczął i dokończył. Były takie inicjatywy, chociażby niezwoływanie sesji nadzwyczajnych na wniosek radnych. No właśnie. On twierdził, że to jest jego inicjatywa i on bezpośrednio decyduje o tym, czy sprawa jest ważna i warto ją rozpatrywać. Województwo i mandat radnego to nie jest jednoosobowe przedsiębiorstwo. Jest otoczony przewodniczący, każdy, kto by nim nie był, jest otoczony sztabem prawników, ma ich do wykorzystania. Ma sztab urzędników w sejmiku województwa lubuskiego. Nie tylko w sejmiku, bo urzędników jest aż nadmiar w urzędzie marszałkowskim. I podejmuje decyzję. Czyli jeśli Wacław Maciuszonek nie zrezygnuje, a Platforma Obywatelska nic z tym nie zrobi, to grozi rozpadem koalicji w województwie lubuskim. Panie redaktorze, dotychczas klub bezpartyjni samorządowcy był lojalny, nawet bardzo lojalny wobec całej koalicji, a szczególnie wobec Platformy Obywatelskiej. No widać to po głosowaniach chociaż. Także, oczywiście, że tak. Nie z wszystkim się zgadzaliśmy, zgadzamy, ale wykazywaliśmy się lojalnością. Jak się zachowa Platforma Obywatelska? Czy wykaże się lojalnością w drugą stronę i czy wykaże się respektowanie podpisanej umowy i zasad tam rozpisanych? No zobaczymy, czas pokaże. A gdy nie wykaże się, zrywacie koalicję? Różne scenariusze są możliwe. Natomiast będziemy się kierować, jak zawsze, dobrem województwa lubuskiego.
No to dobrze, to zapytam, czy w takim razie rządzący województwem lubuskim kierują się jego dobrem, bo już kolejny raz pokazuje nam informacja zagregowana przez jeden z periodyków, że lubuska administracja samorządowa należy do najdroższych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Koszty to chociażby 57 dyrektorów i ich zastępców, a tymczasem Gazeta Lubuska donosi, że aktywista LGBT z województwa lubuskiego otrzymał zatrudnienie w urzędzie marszałkowskim. Czy to nie jest już taka przerośnięta grupa osób, które korzystają na bądź co bądź niezbyt wielkim budżecie relatywnie, patrząc na tym, czym dysponują inne regiony w Polsce? I czy to nie jest ze szkodą dla województwa, że my mamy najdroższy samorząd w Polsce? Szanowni Państwo, temat przerostu kadr jest w województwie lubuskim jest tematem od kilku lat przynajmniej. No przecież to sam Maciuszonek tym tematem się zajmował i biegał z tym do zarządu województwa lubuskiego, że trzeba coś z tym zrobić. Dopóki nie dostał stanowiska. Jak dostał, to także, bo Wacław jest człowiekiem, który co godzinę ma inny pomysł na siebie. Natomiast pamiętam z moich rozmów z zarządem województwa lubuskiego, oni także wiedzą o tych przerośniętych kadrach. Niejednokrotnie dokonywali audytu i wiem, że są w przededniu reorganizacji, tak to nazwijmy. Nie? Czy to nastąpi za miesiąc, dwa, czy za pół roku, tego nie wiem. Bo w tym jądrze zarządu województwa lubuskiego nas nie ma niestety jeszcze. Natomiast przerosty są bardzo duże. Bardzo duże. Czy nas na to stać? Na pewno nie. Ale wie pan, jak to jest. Przy tak rozrośniętej koalicji, czy pan by postąpił inaczej? Bo przecież trzeba tym osobom, które koalicję tworzą. Sam pan przedstawiał umowę, przyniósł ją pan dzisiaj. Czy tam przypadkiem nie ma też takich informacji, że no my oczywiście jesteśmy w koalicji, ale coś za to w zamian chcemy? No wie pan, osoby funkcyjne to nie są osoby niefunkcyjne, tak? Tych chyba jest więcej. Chociaż z tego, co ostatnio słyszę, to etatów wicedyrektorów też jest nadmiar. No na pewno jest tak, jak pan to mówi. To jest niestety polityka i ten, kto kieruje się politycznymi przesłankami, panie redaktorze, żeby utrzymać tą partię w ryzach, no niestety musi coś dać, a tym czymś są dobre miejsca pracy. Sami widzimy, gdzie te miejsca pracy są, choćby w szpitalach, gdzie niejednokrotnie znowu Maciuszonek grzmiał, tak? O to, dlaczego tak jest? No dlatego, żeby partię utrzymać. Czy ten system polski, czy jest do końca dobry? No nie. Czas nad zmianą tego wszystkiego i nad tym, żebyśmy się nie dzielili już jako Polacy i mieszkańcy województwa lubuskiego. Zobaczymy, co w takim razie te wybory przyniosą. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Sławomir Kowal, przewodniczący klubu radnych Bezpartyjni Samorządowcy, był naszym gościem. Dziękuję. Bezpartyjnie pozdrawiam. Dziękuję. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.